Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Assassin's Creed Origins. Zmieniłem troszeczkę wygląd bajeka, okazuje się, że jego włosy, jego brody da się zmieniać prosto z menu wyposażenia. Trzymamy trigger odpowiedni, klikamy kurwa Y i te włosy się włączają i wyłączają. Tak samo brodę można włączać i wyłączać, tak po prostu. I kupiłem nowe odzienie ze zdjętym kapturem, bo z założonym wygląda tak troszeczkę chamsko i hardkorowo, ale myślę, że przyjemna odmiana. Chodźmy pogadać sobie z ziomeczkiem. Tutaj jest ten najebany koleś, którego mieliśmy znaleźć, tak więc przenieśmy. A mamy go przenieść! Oh, god damn it. Oh, thank you. I've been trying to get him to leave for hours. Dokąd my mamy go... A, do Menechetta musimy go zanieść, czyli do tego gościa naszego ziomeczka. Okej. Okay. Odkryłem w ogóle, przy zabijaniu zwierząt się pojawia, że tam coś zdobyliśmy fioletowego i tak dalej. To są jakieś takie variable itemsy, które wypadają, na przykład z krokodyla wypadło jajo i tak dalej. I to wszystko możemy sprzedawać po prostu masowo u sprzedawców, to się zwie niepotrzebnymi przedmiotami. I dzięki temu pozyskałem sobie 500 sztuk złota przed chwilą. Tak więc spoko. Kupiłem sobie też nową tarczę, której jeszcze nie mogę używać. A także... co jeszcze sobie kupiłem? Coś tam sobie jeszcze kupiłem. Nowy łuk. O tak, nowy łuk sobie kupiłem. Taki właśnie ten chyba maszynowy, który szybko strzela. Tak więc, okej, zaczynam się powoli wkręcać w to wszystko, jak to działa, gdzie co kupować, gdzie co upgrade'ować. Tak więc na razie skupmy się na... O Jezus Maria, czy ja serio muszę obejść teraz ten budynek, bo do niego niepotrzebnie wszedłem? Jest tu wyjście, jest wyjście, dziękuję. Święta woda nie jest dla mnie wielką przeszkodą. Mechet, mechet, techen, metechech. Musiał się ustawić w miejscu, do którego oczywiście od razu nie trafiłem. Czy to będzie tutaj? Proszę. Tak, to o to chodzi. Tu mamy go zrzucić. Jesus, pojawił się przede mną. Najebany. His passion for toasting Sekhmet has exceeded his head for drink. This is a disaster! People have come from the Redland and the Black to see him fight! No to ja będę walczył w takim razie, hello! I could replace him. Of course, Magi! You honor yourself in saving me from disgrace! Speak to the High Priest in the Temple Courtyard. He will take care of the rest. Muszę przyznać, że bez tych włosów... I bez tej brody od razu wyglądamy 10 lat młodziej, szczerze mówiąc. I bardziej mi się taki look podoba, niż to, co przedtem było. Wolę taki raczej clean look. Dobra, porozmawiajmy z najwyższym kapłanem o zastąpieniu tego ziomeczka. Najwyższy kapłan, no wygląda jak najwyższy kapłan, jakiejś skóry na sobie. Pogadajmy. Your Holiness, I am here to fight for Sekhmet. You're not Pamu? He was meant to play Sekhmet. Pamu is... ill. He is recovering at the temple. Fine. Follow me. Ha. Nie do końca mu się to chyba podoba. Ale to jest ziewanie, nie! Ja przepraszam za to ziewanie, ale ja mam coś ze sobą. Ja tak często ziewam. To mi pomoże. Chyba za dużo tego piję. Ale nieważne. This is a friendly bout. You must stay vigilant. Panie, ja się boję, że ja go zabiję. Ja lewą ręką zabijam, a prawej to sam się boję. Walczmy. Ja już się w ogóle zlokowałem na niego. Isfet, the evil one, shall smite the goddess. Oh, god damn. And condemn Yamu to 100 seasons of darkness. Moje pytanie brzmi, czy ja mam wygrać, czy ja mam przegrać, bo to jest, wiecie, oskryptowane mocno. The goddess shall favor us, shielding us from the obscurity of chaos. Okej, dobra. Let the battle begin. A, dobra. Mamy go pokonać w takim razie. Dobra, spoko. Wszystko do zrobienia. Jeee, frajerze! O, kurwa! Nie, czekajcie, jaką ja mam broń wybraną? A nie, nie mogę zmienić broń, no tak. Ja dostałem tutaj bronię i zbroję. O, z buta! Proszę bardzo, jakie kombo. Dobra, jeden unik zrobimy jeszcze. O, shit, albo i kurwa nie zrobimy. I super atak chcę dojebać na nim. O, proszę. Jezus Maria, jakie dźganie tutaj zaraz będzie. Tylko muszę mu przebić tarczę. Jebie, co za damage,
Kurwa, uniki. Gościu mi dość duże obrażenia robi, szczerze mówiąc. Czy to jest kwestia tej zbroi chujowej, którą oni mi dali? Frajerze. Dobra, przydałoby mi się znowu kombinację tutaj jakąś zbutować. I o, frajerze! I znowu sobie oczywiście... O, jej! Dobra, muszę uważać. Zdrowie mi się regeneruje, to jest bardzo... Ała, fajne! Goddammit, dobra. Nie dziabaj mnie! Oni tam w ogóle komentują w jakieś takie popieprzone, religijne, kurde, sposoby. Znowu sobie... A, frajerze! Dobra. Oj, nie. Dobra. Jedziemy w takim razie z tym koksem. Muszę sobie naładować mój atak. Tylko jeszcze raz muszę to zrobić oczywiście. I teraz, kurde, dziaba, motherfucka. Tu. Dobra, okej, dajmy sobie spokój. Jedno jego dźgnięcie mnie tak po prostu boli, że to przeraża. Nie. Nie mogę się dać pokonać przecież. Chyba, że tak ma być. Muszę robić, kurwa, dużo uników, bo będzie cienko ze mną. Dobra, okej. Ładujemy sobie znowu rozbicie. Ała, kurwa, jakie on ma szerokie ataki! Frajerze, kurwa! O! Na ziemi go, kurwa, bić. Dobra, i wycofać. Ała! Jezus Mare, jaki gościu jest denerwujący. Jeb, frajerze! Raka czaka! Madafaka! Super podwójne kombo wyjebane, kurwa. Dźgam. O nie. Muszę w chuj uważać. O, tak, teraz, kurwa, dźgaj go. Dobra, na spokojnie. Muszę to, kurwa, wygrać, bo tak ma być. Pisana mi jest ta wygrana, kurwa, i swecie. Pierdol się. Dobra, udało się. Jesus. Nie było to proste, szczerze mówiąc. Bardzo dużo obrażenia nam zadawał. Muszę naprawdę popracować nad craftingiem, tylko nie mam po prostu teraz chwili. Tyle rzeczy do roboty. Enigma przyjechał, muszę go odwiedzić. Wszystkie święty jest teraz, jak to nagrywam. The priest's recounting of the battle between the goddess and Isfet was new to me. It is a tale of his own invention. You will not hear it outside Yamu. Ej, a w cutscence mam, kurde, brodę. Would that you'd agree to stay with us longer. But I know that greater duties call you. I'll say goodbye to the children before I leave. Do so. They'll miss you. Cheers. You are always welcome in Yamu. Whenever your journeys bring you to our gnome. Czy ja zhakowałem tą grę w taki sposób, że dowiedziałem się o opcji zmienienia brody, zanim powinienem był się o niej dowiedzieć? Keep the mask and staff of the goddess as poor tokens of our respect. Dobra, zwiększone obrażenia i zdrowie, chociaż i tak mogę sobie je osobiście jeszcze zwiększyć. Kostium Sekhmet, on był nie aż taki zły, kaptur mi też założyło z powrotem. Odzienie, co? Legendarne odzienie. Pobujajmy się w tym troszeczkę w sumie. Tylko właśnie zdjąłbym ten kaptur, bo poza tym wygląda, powiem wam, całkiem swagersko. Takie bardzo jestem wyarmorowany, ale to nic. Jeszcze broń jakąś chyba dostałem, co? Czy ona będzie lepsza? Czy to jest to chłopskie berło? Bo zniszczyłem wszystkie gorsze bronie. Ta, na poziom pierwszy. To na pewno, to zapewne jest to. Dlatego tak mało biłem. God damn it. Dobra. Okej. Zdolności mogę sobie znowu wykupić. Przed odcinkiem wykupiłem sobie to, czyli adrenalina od początku starcia jest naładowana w połowie. To brzmi jak bardzo fajna umiejętność. Dodatkowy atak jeden wręcz zanim się otrząśnie. To brzmi też bardzo przydatnie. Na razie chcę sobie wykoksić walkę wręcz, bo teraz najczęściej znajduję się w sytuacji, kiedy muszę wręcz walczyć. A potem będę pracował nad innymi drzewkami. Jakieś gadżety, jakieś szczylanie z uku i tak dalej. Dlatego inwestuję na razie w to. Wydłużenie kombinacji brzmi naprawdę fajnie. Co tu jeszcze mamy? Po przełamaniu dalej możesz atakować kombinacją lekkich ataków. Brzmi interesująco. Zabijanie wrogów przełamaniem daje dodatkowe PD. Dodatkowe PD zawsze w cenie. Przełamanie... podwojenie obrażeń zadawanych podczas przełamania. To też jest, kurwa, fajne. Biorę to, bo przełamanie to jest jednak bardzo, bardzo ważny element walki i dobrze by było, gdyby był naprawdę mocny. Dobra. Ty, co to za niebieski question is? What the fuck is this?
Dobra, mamy nasze główne zadanie, a ja, żeby pójść do Aleksandrii, to jest na 10 poziom, aczkolwiek ja mam 9, więc zróbmy sobie coś, co tutaj w okolicy się jeszcze znajdzie. Tutaj mamy jakiś questior, widzę, pierworództwo, ale tutaj mamy księgę umarłych. Na 8 poziom, wygląda interesująco, ja bym przy okazji, skoro jest zaraz obok, zobaczył sobie, o co chodzi z tym niebieskim znacznikiem misji. Poprzednio coś niebieskiego oznaczało jakieś funkcje sieciowe, tak więc ja się zastanawiam, czy to też będzie miało jakiś związek, jakaś, kurde, misja pomszczenia kogoś, coś w te gusta? No idea. Zobaczmy, zobaczmy. Tutaj przeskakując wpierw. Co to jest? Wielbłądzia misja? O co tutaj chodzi w ogóle? Interakcja. Aha, bazar nomadów. Co? Czego ty chcesz, ziomek? Magi, great warrior, come! I sell you what you want. You need it, I have it. If I don't have it, you don't need it. Redda has your back in these desolate lands. Patrzcie, taki młody, a już taki biznesmen. How did you come by such fine treasure? Plucked from the ancient lands of the desert, the sunken vessels of the Nile, refined by handmaidens of the gods. Weaponry forged in Nubian mines, Persian jewels and Assyrian tak, treasures. Sam kurwa Smaug poleciał do góry przeznaczenia i wykuł te bronie. You are well traveled for such a young man. Old wisdom, Neb. I have acquired from long nights in the desert with my camel. I will see what you have. Aha. Come, look around. If you want good Neb, I have other jobs too. Właśnie mnie te jobsy interesują. Ikona wskazuje położenie kupca Redy. Reda ma w swojej ofercie szeroki wybór niezwykle rzadkich towarów. Odwiedza go regularnie, bo co tydzień dociera do niego świeża dostawa. Aha, czyli to jest taki troszeczkę... I will send to you later, Magi. A man is missing. Help him and I will help you. Okej, okay. Zaginiony robotnik. No dobra, przytrzymajmy, aby śledzić. Znajdź zaginionego robotnika. Panie, 1000 metrów stąd! W pobliżu właśnie tej pieprzonej Aleksandrii. Nie. Dobra, tym się zajmiemy w swoim czasie. Zresztą na który to jest level? Na 8, czyli luzik. Pozostało 8. Aha, okej. Okay. Ja mam jakiś ograniczony czas chyba na zrobienie tego, bo jest jakiś znaczek zegarka. To jest interesujące. To fajnie by było to zrobić, bo unikatowa tarcza to jest zawsze nie lada gratka, ale tutaj mamy tą całą księgę umarłych. Zobaczmy, o co z tym chodzi. Nazwa zachęca, tak więc mnie już kupili. Zobaczmy, o co chodzi. Have you seen my Book of the Dead in your travels, Magi? I went all the way to Memphis to buy it. No. How was it lost? Bandits. They came from the dunes nearby. Oczywiście, że bandyci. When the leader saw how I cared for the book, he wrenched it from me. I thought my heart would stop. I can help. I do not fear them. I have been praying for someone like you. That book will unite me with my wife's spirit. There you are, father. We are going home. But this Magi is helping me. Oh, yes? You are going to find his book? If by some miracle you do, thank you. Już myślałem, że mnie opieprzy, ale ona... Już myślałem... O, znajdziesz jego książkę? Książkę tego starego pryka, który w ogóle już nie wie, o czym mówi? The leader told the others to meet him at the necropolis, I think. Okay, dobra. We live nearby. I am not going home until I... Father, the book is gone. Dobra, chyba muszę sobie to zadanie tutaj zaznaczyć w takim razie. Księga umarłych, tak. 744 metry, dobra. Wydaje mi się, że nie ominie mnie jakaś dłuższa podróż, co? O panie, gdzie to kurwa jest? Na środku pustyni pieprzonej. No dobra. Nie pozostaje mi nic innego, jak tam kurde jechać w tej chwili. No więc wezwijmy naszego wielbłąda, poprowadźmy go. Odpalmy automatyczną jazdę, kurde, i prowadźmy do punktu. I jedna ciekawa rzecz, której się dowiedziałem. Można sobie latać jako Senu, kiedy nasz wielbłąd jedzie do celu. I to jest naprawdę zajebiste. Bo o ile może nie wykryję jakiejś dużej liczby rzeczy, mogę sobie pozaznaczać coś tam, widzę jakieś drzewo, ale można podziwiać to wszystko, co tutaj się znajduje, lokacje, w których obecnie jesteśmy. Wcale nie trzeba siedzieć na koniu i wcale nie trzeba patrzeć się w drogę, można sobie latać z Senu i to jest świetne. Otworzyłem sobie jakąś stronę w stylu, o, ten thing, 10 rzeczy, które miałem, które chciałbym wiedzieć, kiedy zaczynałem grać w Assassin's Creed, a nie wiedziałem, bla, bla, bla. O, tam mamy jakiś wóz przewożący hajs, ale to nie będę na to napadał.
A tam już za chwileczkę będziemy mieli tą lokację. Dobra, okej, to było bliżej niż mi się wydawało, Wielbłąd przyspieszył. Tylko za chwileczkę będziemy tam, gdzie mamy być, tak więc ja bym wyłączył sobie to automatyczne zasuwanie i wrócił jako Senu. I sprawdził, gdzie jest to, czego ja szukam. Dobra, jakieś skarby też tutaj się znajdują. Przeciwnicy też, oczywiście. Tak więc ustawmy się, może troszeczkę lepiej. A co się tam dzieje? Dobra, tam jacyś ludzie eskortują zwierzęta. Dobra. Obadajmy przeciwników. Siódmy level. Czy tutaj będzie jakieś zwierzę do wypuszczenia? Maybe. Mamy dwóch śpiących ziomeczków, jakiegoś kapitana. Necropolis. No to jest zdecydowanie tutaj i tu będzie jego książka. Dobra. To myślę, że tak. Najlepiej będzie podjechać sobie jakoś w miarę możliwości blisko tutaj na wielbłądzie, żeby przyspieszyć. Odkryta nowe miejsce. Dobrze. Zejdźmy z naszego wielbunda i obadajmy, co ja dam radę tu zrobić. No właśnie, ja widzę, że place jest heavily guarded. Czy ja jestem odpowiednio jakby zaopatrzony, żeby się zająć taką grupą przeciwników? Nie mam zielonego pojęcia, ale wiecie, co mam? Nadzieję! Nadzieja jest we mnie mocna. Wiecie, co by mi się przydało zrobić? Jakoś po cichaczu tutaj zejść, tak żeby mnie nikt nie zobaczył. Chcę się upewnić, że nie ma żadnych jebańców tutaj już na wejściu. Ale chyba nie, tam jeden śpi, tam jakiś sobie siedzi. Ale jeżeli chodzi o te krzaki, to dam radę się tam chyba zakraść. Spróbujmy. Cały czas w tym trybie skradania w kuckach. Jedynym, który może mnie zauważyć, będzie tamten, ale mam nadzieję, że tego nie zrobi. Okej? Okej, dobra, tego nikt nie widział. Dobrze. Ja bym zrobił tak. Przeszedł sobie tutaj. Albo nawet, kurde, wlazł do tego siana. O, idealnie, dobra. Zagwizdałbym na tego kolegę. Yes, I am an idiot. Chodź do siana, zobaczymy, kto jest idiotą, panie kolego. To ty podchodzisz do gwizdającego stogu siana. Do widzenia. Dobra, okej. Tutaj mamy jeszcze jednego kolegę. Mam nadzieję, że nikt nie zauważy, jak go tutaj sprzątnę. Obal. Jedyny, który mógłby zauważyć tak naprawdę jest tamten, ale dobra, ten w krzakach schowany. Myślę, że dam radę jakoś się tam do niego podkraść leciutko, zwabić go do siebie i załatwić. Wiecie, jak największą część tego wszystkiego najlepiej będzie zrobić po cichu, żeby nikt tego nie widział, nikt się na mnie nie wkurwił, standardowo. Dobra, obalmy też tego. Jak już zejdziemy na dół, to nie będziemy mieli aż takich wielu możliwości bycia wyskradanymi mega skurwibonkami, ale póki co działam jak mogę. To jest dość brutalne, muszę przyznać. Dobra. Paro załatwiliśmy, nie jest źle, aczkolwiek teraz robi się gorzej, ponieważ włazimy na dół, a tutaj już Senu nam nie pomoże. Dobra, tutaj wydaje mi się, że nikogo nie ma. A tam dalej, czy jest jakiś przeciwnik, który nie śpi? Czy chyba wszyscy, kurwa, śpią? Czy ja mogę go normalnie... kurwa. Działanie w nocy tak bardzo mi się podoba. Cudownie, okej. I nikogo już tutaj chyba nie ma. Przeszukaj to. Ciężka pałka, cudownie. Interakcja tutaj Y. Mobare, wysłał do ciebie paczkę, znajdziesz kilka tuzinów w Księgu Marłych. Dobra, to mi da chyba jakieś informacje. A tutaj interakcja... Jest Księga Marłych, zajebiście. Becca will dismiss. Dobra, i mamy też jakiś zwykły mieczyk. Czy jak sobie przeskanuję tutaj okolice? Dobra, mamy parę bogactw. Muszę pamiętać o tym skanowaniu, bo to... Wiecie, to teraz zdobyłem niby 12 sztuk złota. Tutaj może będzie kolejne 12, mniej więcej. Jakiś tam, o właśnie, jakiś przedmiocik, który mogę sprzedać może za 30. To są pierdoły, ale wiecie. To nie zajmuje dużo czasu, a może naprawdę nam zaplusować w przyszłości, bo wiecie... Moneta do monety i będzie mineta. Ostatecznie. Kupimy sobie taką możliwość. Zainwestujemy pieniądze w nasz dobrobyt. Nie, to nie byłby wtedy nasz dobrobyt. Nieważne, każdy wie, o co chodzi. Tak więc, no, cóż mi teraz pozostaje, jak kurwa napaść tą karawanę, czy mi się wydaje. Tutaj widzę, możemy sporo zyskać, proszę państwa. Jeżeli pozabijamy te koziorożce, kurwa. Dam radę je zabić? Ty, mogę z wami pogadać? Senu mi pokazywał, że coś tutaj się znajduje w tej karawanie. Nie, Senu pokazywał, że tam coś jest. Tam mogę dalej polować. No, w polowanie się teraz nie będę bawił. Dobra, okej. Czyli raczej... No, nawet mi nie podświetla tych jakby koziorożców tutaj jako przeciwników, więc kij z tym.
Na konia swoją drogą mogę wsiąść podczas biegu, to też jest wygodna opcja. Każmy wielbłądowi jechać, a my się porozglądajmy. Czy to jest kurwa przeciwnik? Oczywiście, że to jest przeciwnik. Czy on się na mnie wkurwi? Jak najbardziej się na mnie wkurwi. Is it stealing if you rob a thief? I took it for my father. Dziwko. Strzelamy kurwa z łuku, a wielbłąd jedzie. Oh shit, czemu się zatrzymałem? Wielbłądzie, kurwa jedź. Podążaj drogą, jedź do punktu, a ja się zajmę tym jebańcem. Jeb, do widzenia. Okej. No a wielbłąd sobie jedzie dalej, całkiem wygodne. Wiecie, tutaj nie chodzi o to, żeby manewrować wielbłądem i jednocześnie zabijać ludzi. Wielbłąd dostał miesiączki, czy wy widzicie? Aaaa! Cała dupa we krwi. Chyba moja krew. Oh shit. Dobra, wielbłąd niech sobie jedzie, ja mogę sobie znowu polatać i popatrzeć. I w ogóle... Co to znaczy, że kurwa przewozi? Aha, dobra, on ma po prostu jakieś te... Jakbym go teraz zajebał, to mógłbym mu ukraść jakieś materiały rzemieślnicze, które do czegoś by mi się tam przydały. Ale nie będę tego teraz w tej chwili robił, bo nie jestem skurwebonkiem. Dobra, goście jest gdzieś tam, zejdźmy już z tego wielbłąda. Obierzmy trasę kamienną. I oddajmy mu jego książkę w zamian za expa, wdzięczność i w ogóle jako pokaz naszej zajebistości. Kusi mnie, żeby w tym odcinku jeszcze pójść zrobić tego questa dla tego dzieciaka, kurwa, handlarza szalonego. Originsowego ksura z Destiny, jeżeli wiecie, kim jest ksur, jeżeli on co tydzień przychodzi z nowymi rzeczami wyjątkowymi. Dzień dobry, znalazłem. Co się stało z ojcem? His good life is over. He was too weak to live till you return. Nie wyglądał na aż tak słabego. God damn it. He was in despair that his car would not join my mother's. Where is his body? It is not too late. You are a blessing from the gods. He receives the rites in the small temple. Okej, dobra, czyli jeszcze musimy... Mimo iż starzec nie żyje, to jeszcze czeka nas zaniesienie mu książki. No dobra, zejdźmy w takim razie na drogę, wezwijmy naszego wielbłąda. I oczywiście mogę go sobie wezwać biegnąc i nawet wsiąść na niego biegnąc, co jest też mega fajną opcją. Proszę bardzo, i on od razu jedzie, podążaj do własnego punktu. I zaoszczędzimy troszeczkę czasu. Wydaje mi się, że zwierzęta zwalniają, kiedy jesteśmy w mieście, tak to chyba działa. Czy tutaj w ogóle ktoś będzie mnie powstrzymywał jakby przed daniem mu tej księgi? Nie, nie, raczej nie. Dobra, będę miał spokój. Chyba, że tutaj ktoś mnie opieprzy. A mogę coś tu ukraść? Nie, nie mogę. Interakcja. Oddajmy mu cześć. Your book. May it guide you to your wife's side. Zadanie ukończone. Dobrze, cudownie. Okej, okay, kolejne 600 expa, bardzo miło. Nic już tutaj nie mogę więcej ukraść. Ale parę rzeczy nam tu jeszcze zostało. Na pewno mamy tutaj jakiś questik na 9 level, pierworództwo. Ale mamy właśnie ten questik, kurde, zaginiony robotnik. Za to jeszcze dostaję unikatową tarczę. Ja niby wydałem oczywiście moje własne ciężko zarobione pieniądze na jakąś tarczę. No ale hej, zawsze można wydać więcej. Aha, to już jest w użyciu. Właśnie to mi się nie podoba. Pokazuje mi to tutaj i mówi, hej, jest lepsze! Dopiero trzeba się spojrzeć na ten tutaj, kurde, na to duże okno broni otwierające się, żeby zobaczyć, że tak naprawdę to wcale tak nie jest. Bo jest w użyciu. Wiecie, o co mi chodzi. Mogłabym mówić już na tym pasku tutaj. Kurde, no broń niby dobra, ale ona jest, to jest ciężka pałka. Ja wolę mieć ten mój, kurde, miecz, bo ono ile stanu nie ma, cudownego, o tyle całkiem przyjemne ma bonusy. Dobra, zadania w takim razie. Zaginiony robotnik, to jest troszeczkę dalej. Pozostało 8, wydaje mi się, że to jest 8 godzin. Dobra, wezwijmy znowu naszego wielbłąda, gdziekolwiek on by nie był. Niech do mnie dobiegnie. Musimy chyba się udać w tamtą stronę. Chodź wielbłądzie, no kurwa, no teraz mi się nie udało wsiąść na niego w biegu, okej. Podążajmy drogą do naszego własnego punktu. Czy ja coś tutaj dam radę? Właśnie będę teraz w takich fajnych miejscach, że dam radę zapolować. Widzicie, coś tam ucieka, coś tam śpi. Tutaj ktoś w ogóle coś przewozi. Clear the way, idiot. What are you playing at? Zawalczmy z nimi. Które oni mają level? Który macie level, jebańce? 8, 6, 7? No to panie, ja bardzo kurwa chętnie tutaj obalę jednego na dobry początek walki. Now! What's wrong with you? Dzień dobry. Dobra, dobra. Które ja mam broń? Miałem teraz ten, o, fioletowy mieczyk, właśnie. Daje nam fajne bonusy do kombinacji i w ogóle jest kurwa fajnie.
Proszę bardzo, rozjebani. A ja jednocześnie zyskałem sobie 10 sztuk żelaza, jeszcze jakiś dupny mieczyk, ale dupny mieczyk mnie aż tak nie interesuje. Dobra, tutaj jest dużo zwierzyn właśnie i te zwierzyny mnie mega interesują. Co prawda jakiś tutaj zwierzak się bawi i trochę głupio będzie mi go zabijać, no ale hej, nikt nie powiedział, że życie jest kurwa piękne. Kurwa w drzewo trafiłem, nie wierzę. Oh shit, boy. Kurwa hieny, oczywiście, że kurwa hieny. Dobra, dobra. Szybkie pozycjonowanie się. Nie wiem, czy się opłaca w ogóle lokować tak naprawdę na hieny. Tylko po prostu trzeba biegać dookoła i atakować. Bo lokowanie mnie będzie tylko ograniczało chyba. Yo, hieno, pierdol się. Oh Jesus. Reszta hien powinna teraz uciec w popłochu. Wiecie, walka z hienami może nie jest najprzyjemniejsza, bo jest ich w chuj dużo i w ogóle. Ale wiecie, powoli giną. Dobra, tutaj już by się chyba przydało zlokować. O kurwa, one mnie zabiją zaraz. Hieny mnie zajebią. Jezus Maria, nie, hieny nie zabijcie mnie, kurwa. Ale wstyd, o kurwa. Aaaa, hieny mnie zajebały. No ale właśnie, chcę sobie życie zupgrade'ować i damage, zabijając te jebane hieny. Chyba muszę popolować na kurwa cholerne jelenie, bo inaczej będę ginął od pieprzonych tych. God fucking damn it. Tego chcę zabić, on będzie kurwa miał miękkie futro w sobie. Proszę, udało się? Tak, miękka skóra. Właśnie miękkiej skóry potrzebuję. Zaginiony robotnik też gdzieś tam jest. Gdzie są jakieś zwierzęta do zajebania? Potrzebuję. Tylko takie niegroźne. Bo z hienami się teraz nie chcę napierdalać. Za słaby jestem na napierdalanie się z hienami. True story. Gdzie są jakieś zwierzęta do zabicia? Tam, odpoczywają, uciekają, śpią. Dobra. Wejdziemy sobie też na tą wieżę. Tutaj jakiś pytajnik się tam znajduje. Może coś przydatnego. Gin! Okej, okay, to się udało. Przydałoby się zakraść do jakiejś zwierzyny. Najlepiej by było. Dobra, okej, okay, to się udało. Możliwe wytworzenia. Tak, dokładnie o to mi chodziło. Wyposażenie. To jest możliwe do wytworzenia, bo cała reszta potrzebuje też innych rzeczy. Tutaj na przykład potrzebuje jeszcze twardej skóry. Oj, dużo polowania mnie czeka. Obrażenia dystansowe większe. Bardzo chętnie. Może będę bardziej w stanie zabijać te jebane hieny właśnie, które mnie tak bardzo nienawidzą w tej grze. Gdzie jest to zwierzę, które tutaj rzekomo odpoczywa? Po drugiej stronie chyba odpoczywa. O, już przestało odpoczywać. Tego jebańca chcę zastrzelić. 140, oh shit boy. No, chodź tu, chodź. Ach, dobra. Auto aim mi na niego lekki wskoczył, nie będę narzekał. Na padzie jednak auto aim to jest dość przydatna rzecz. Tam są jacyś przeciwnicy, ich kunie. Dobre jest to, że jak już się nacelujemy, jeżeli wypuścimy strzałę w momencie, kiedy nasza broń jest nakierowana na jakiegoś tam jelenia, to ta strzała poleci do niego. Nieważne, czy on się odsunie, przesunie, ta strzała jebnie tego jelenia. Czy to jest kurwa jakiś jeleń, czy to jest kamień? To jest kamień, okej! Okay. Nic nie mówiłem, nic nie było. Dobra, wejdźmy na tą wieżę, tam się coś znajduje, ale oczywiście jakieś jeszcze jelonki jak tutaj się znajdują, to ja nie będę narzekał. 140, czy ja przedtem nie zadawałem 40? O, jeszcze jeden. Miękka skóra mi jest teraz potrzebna. Do nich tu ja nawet nie muszę tak naprawdę naciągać tej strzały. I sporo miękkiej skóry nam tutaj wskoczyło, widzicie. Zużyłem sporo, a teraz już mamy 13. No więc jakbym to chciał stworzyć, to jeszcze potrzebuję tylko twardej skóry zjebanych krokodyli i aligatorów. Co będzie troszeczkę bardziej skomplikowanym zadaniem, ale też damy radę. Czy ktoś chce z nami walczyć? Co się kurwa dzieje? Walczy ktoś z nami? Halo. Czy ptaki mnie napierdalają? O co chodzi? O kurwa! O co chodzi? Gniazdo... O kurwa! Halo! Jezus Maria, to jest jakiś złoty sęp! Co ja zrobiłem? Nie wiedziałem, że takie rzeczy kurwa są w tej grze. Halo! Hej, sępie, pierdol się. Kurwa, nie wiedziałem, że tutaj się z ptakami walczy też w tej grze. Jesus! Wal się, sępie! Nie trafiłem, oczywiście. Oła! Jakieś kurwa szalone ataki na mnie przypuszcza. Jesus! Co to kurwa było? Gniazdo sępa ukończone. Halo! Nie wiedziałem, że takie jaja się dzieją i plus 11 czegoś tam dostałem. Tam są przeciwnicy, którzy bardzo mnie nie będą pewnie lubili. Jest ich w chuj.
Ja im nie podołam w tej chwili, ale tam mamy też twarde skóry, tylko że to są jebane aligatory. Dobra, okej. Okay. Nie, jakby nie narażajmy się tamtym ziomeczkom, bo oni... Nie wiem, czy zaatakują mnie sprowokowani, nie mam szczerze mówiąc pojęcia. Mamy jeszcze... No mamy króciutką chwilę w tym odcinku jeszcze, żeby porobić to i tamto. Spierdalajmy pustynią. Ja nic wam, koledzy, nie robię, ani nie chcę robić. Jadę sobie tędy, tiruriru, tararara, bla 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 bla. Gdzie jest ten jebany krokodyl? Nie, co, hipopotamy. Kurwa mać. Który level mają te hipopotamy? Szósty. To, kurwa, król hipopotamów jest! Świetne, ja bym wam chętnie pokazał, jak wygląda walka z hipopotamami. Tylko, że hipopotamy są przejebane, jeżeli chodzi o przeciwników. Ty, biją się te hipopotamy, czy tam bawią się, kurwa, nie wiem, jak to w ogóle opisać. Znaczy, widzicie, w pełni naładowana strzała, ledwo co, kurwa, zrobi tam takiemu hipopotamowi. Ja nie wiem, czy ja się chcę angażować w walkę z tymi hipopotamami, póki się troszeczkę nie podkokrzę, bo uwierzcie mi, walczyłem już z nimi i nie jest to proste zadanie. Zobaczmy, o co chodzi z tym zaginionym tym. Tutaj w ogóle jakaś wieża synchronizacyjna była zaraz obok. O, legowisko hipopotama, a jako lokacja się nam dodaje. Okej, okay, a tutaj gniazdo sępa. Dobra, to jednak ten zaginiony robotnik, ta misja nie była tak daleko, jak mi się wydawało. Czy to jest lokacja, która będzie mi wroga, czy będzie mi niewroga? Nie, jest oczywiście wroga, jest w chuj przeciwników dookoła, dobra. Wszystko jasne zatem. Podlećmy sobie bardziej i zobaczmy, co my tutaj mamy. No przeciwnicy są na levelach oczywiście znośnych, nie? To nie tak, że ja tam wejdę i mnie zajebią. Tylko jak mnie okrążą, jak zrobią to, jak zrobią tamto, to ja się z życiem będę mógł pożegnać. Oczywiście najlepiej będzie jak największą ich ilość wykończyć na razie po cichu i w spokoju, tak żeby nikt nie wiedział. I alarm też wyłączyć, ważna rzecz. Tylko czy ja chcę to robić teraz, czy może zrobimy to na początku kolejnego odcinka? Dwóch kolejnych oczywiście na bramach. Muszę pamiętać, żeby zawsze te bramy sprawdzać. Uuu, a co my tutaj mamy? Jakaś jebitna kusza. Czy tam jakkolwiek to się nazywa profesjonalnie. Tutaj jest chyba skarb, tak mi się wydaje, a tutaj jakiś pytajnik, którego nie umiem rozszyfrować. Jeszcze więcej strażników randomowych, losowych? Nie. Chyba że oczywiście ktoś będzie przejeżdżał obok i mnie dojebie. No dobra. Moi drodzy, to jest troszeczkę więcej zabawy i myślę, że taki smaczek zostawiłbym na następny odcinek. Zacząłbym, myślę, to wszystko od wyłączenia tego alarmu. Brzmi jak dobry pomysł, żeby nikt tutaj już więcej nie przyjechał. Bo zresztą sobie, myślę, dam radę, jeżeli to będzie szybka, prosta walka. Wait, zaginiony robotnik, teraz już jakieś inne zadanie dostanę? Łuk wojownika? Nie miałem tarczy dostać? Jestem pewien, że miałem tarczę za to dostać. No ale nieważne, czy jakąś lepszą broń znalazłem? Czeper z brązu już jest w użyciu. Ostrze Amona tutaj się znajduje, szanse na trafienie krytyczne 82 na sekundę. Dobra, zamienimy sobie to może, chociaż to mi nie daje mi mnożnika kombinacji. A dobra, kij z tym. Jakaś odmiana jest potrzebna czasem w życiu. Dobra, kończymy ten odcinek, moi drodzy. Chociaż tutaj wiecie, to jest jedna z tych gier, gdzie po prostu można grać i ciągle coś nowego sobie do roboty znajdywać. Tak więc dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę. Trzymajcie się i hej!